sprzeciwiamy się temu zielonemu ładowi, no bo tak, jak rolnik ma odłogować 4% swoich gruntów, to tak jakby przedsiębiorca kupił 100 samochodów i kazali mu 4 samochody płacić podatki i wszystko, no i żeby stały w garażu. A ziemia jest za droga, żeby to można było odłogować, to no i te. I no i walczymy też o nasz rynek, bo rynek nasz ze względu na naszych braci Ukraińców no trochę się zawężył, no ceny są no poniżej kosztów produkcji, no a wiadomo, polskie produkty to są najwyższej jakości, a nie jakieś tam, jak się popatrzy, byłem ostatnio w Medyce na proteście, to widzę, jakie tam jest zboże przywożone. U nas musi mieć suche, białko i wszystko musi być najwyższej jakości, nie? Badane jest na wszystko, a tam, no wiadomo, wszystko jest. I wszyscy, nie protestujemy sami rolnicy, ale ogólnie też dla wszystkich, bo to, co jemy, no to jest, później się odbije na naszym zdrowiu, nie? A jak będziemy jeść dobre i wszystko według norm, no to wiadomo, że dłużej będziemy żyć. A jak będziemy jeść jakieś spleśniałe czy niepełnowartościowe semikalium, no to wiadomo, że życie jest krótsze. Który to jest w ogóle już dzień strajku? No tutaj my protestujemy, pierwszy dzień tutaj, ale tak już protestujemy od 1 lutego. Warszawa to tak wszystko, jedni mówią tak, drugi mówią tak i to wszystko jest no nie bardzo. No i jeszcze dopłaty protestujemy, bo dopłaty są niewypłacane jeszcze w terminie, zaległości są, no i tak samo rolnicy mają też dużo, że jeździ dobrym, nowym traktorem, to nie znaczy, że on go kupi. To jest masę pieniędzy, masę kredytów, rolnicy są zakredytowani. Ja patrzę na aukcje komornicze, to jest bardzo dużo aukcji komorniczych, szczególnie z rolnictwa. No bo jak rolnik żyje tylko z tego, jak sprzedawał tam rok temu po 100 zł tonę pszenicy, a teraz mu ktoś daje po 60, jeszcze nie chce od niego wziąć, no to wcale się temu nie dziwię. No na wiejsko pojedziemy za tydzień. A poczekajmy jeszcze trochę. Będziecie i wy, mieszkańcy Tarnowa, protestować i mieszkańcy Polski z nami, jak się dowiecie, co to ten Zielony Ład. Bo ten Zielony Ład to nie dotyczy tylko szarego rolnika. Będziecie widzieć, jak będziecie płacić za wszystko, nawet mietła u was będzie stać w koncie i za to zapłacicie podatek, to się dopiero dowiecie, czemu rolnicy protestowali. A my są oprócz górników, my są silną grupą społeczną i zobaczymy. Myśliwi też śmiali się z nas, a przyłączają się do protestu do rolników. Czyli jest jakiś szal, czekamy. To kwestia czasu jest, kiedy wy, mieszkańcy miast, przyłączycie się do nas, do protestu i będziecie mówić, a że wyście to dobro lubili. Jeszcze 8-9 lat temu mówili w rządzie, że Polska będzie zieloną wyspą. No i będziemy zieloną wyspą, bo jak nam zaogorują 40% powierzchni kraju i zaleją, to będziemy zieloną wyspą. Wcale się 8-9 lat temu nie mylili, że będziemy zieloną wyspą. No i widzicie sami państwo, że spotkamy się, może nie za rok, za dwa, ale za 5 lat się spotkamy wszyscy na tym proteście, bo będziemy wszyscy niezadowoleni. Czy mieszkańcy wsi, czy miasta. Wspomnijcie moje słowa, że dobrze mówiłem, że trzeba protestować, bo Zielony Ład nie inny jest dla rolników, że rolnicy mają źle. Będziemy mieć za 5 lat wszyscy jeszcze gorzej niż rolnicy, bo my będziemy mieć co jeść, ale wy w mieście nie będziecie mieć co jeść. Z tarnowską policją to powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Panowie tu policjanci stanęli na wysokości zadania, dogadujemy się, nie mają z nami chyba problemu. Nie jesteśmy jakoś, że blokujemy wszystko, że nikomu nie damy jechać. No wiadomo, blokada jest protest. No czasie przepraszam wszystkich mieszkańców, że to tak jest, ale no to nie trwa. Słusznej sprawie. Nie blokujemy to cały miesiąc, jeden dzień, da się wytrzymać, mówię, bez samochodu też się da wytrzymać jeden dzień.